Sytuacja budżetowa w Skarżysku, wszyscy wiemy jaka jest i gdybyśmy brali to pod uwagę, to być może nie można byłoby myśleć o rozwoju instytucji skarżyskich, które są niezwykle ważne, a taką niewątpliwie jest Muzeum Orła Białego. Wziąłam udział w konkursie na dyrektora tej instytucji, ponieważ mam świadomość taką, że muzeum wymaga i zasługuje na rozwój i na pomysł marketingowy, na pomysł na to, jak mogłoby wyglądać, żeby zbliżyć się do muzeum nowoczesnego, do muzeum współczesnego, żeby było postrzegane jako muzeum, do którego bardzo często można wracać. Wiem, że muzeum bardzo mocno istnieje w świadomości skarżyszczan, ale nie tylko, bo jest wielu pasjonatów naszych zbiorów, jest wiele osób, które się tym muzeum interesują. Zależałoby mi na tym, żeby te osoby wracały do muzeum, żeby to nie było jednokrotne odwiedzanie. Z moich informacji wynika, że często tak było. Nie przychodzę, bo już widziałem. Marzy mi się i będę do tego dążyć, żeby ludzie wracali do nas. Będziemy na pewno planować różne inwestycje, które tutaj są, oprócz inwestycji, które już zostały wykonane, bo są nowe budynki, jest budynek magazynowy, który jest bardzo nowoczesny, jest budynek warsztatowy, który bardzo przydaje się przy renowacjach naszych zbiorów. Natomiast wierzę w to, że uda nam się bardzo dobrze i dosyć szybko uruchomić tutaj lekcje muzealne, edukację, nie tylko dla dzieci, nie tylko dla młodzieży, ale dla wszystkich. I dodatkowo moim pomysłem na to muzeum jest także uruchomienie takiej części kulturalno-artystycznej działalności muzeum, ponieważ muzea są również instytucjami, które mają upowszechniać kulturę i wspierać sztukę. Dlatego wierzę w to, że już niedługo będę mogła Państwa zaprosić na imprezy kulturalne do Muzeum imienia Orła Białego.